Dzień dobry. A to Mazda MX-5 generacji 2,5, czyli NBFL. Natomiast tutaj mamy sterownik Speeduino Plug and Play do tego pojazdu, który zaraz klient będzie montował własnymi rękami. Jesteśmy chwilę po zainstalowaniu Speeduino Plug and Play i już jedzie. Jeździ. Jak jedzie? Jedzie normalnie całkiem. No jakby nic nie było zmienione, no tak na chwilę obecną, tak to nazwijmy, tak? A to jest mapa całkowicie bazowa, ona jest do wystrojenia na 100%. Teraz chwilę, tak, bo tu właśnie przyjeżdża pociąg towarowy, tak, to można powiedzieć coś na temat tego Speeduino, więc tak, no to jest Speeduino Plug and Play. Na pokładzie ma tak, 4 wyjścia na wtryskiwacze, 4 wyjścia na zapłon, więc można zrobić w pełni sekwencyjny zapłon. Ma 4 wyjścia dodatkowe i tu jest tak, no jest sterowanie wolnymi obrotami, sterowanie zmiennymi fazami, doładowaniem i jeszcze jest w seryjnym układzie, ja nim steruję grzałką sondy lambda. Akurat, ale to można też użyć do jakichś innych celów, na przykład nitro albo tam cokolwiek sobie tam kto wymyśli. Co tu mamy z jakichś tam bajerów? Jest czujnik sprzęgła, więc możemy zrobić launch control, który będziemy za chwilę testować. Jest podpięty czujnik prędkości, więc można zrobić doładowanie na biegach. Jest podpięty czujnik ciśnienia wspomagania, więc jak mocno obrócimy kierownicą, to obroty nie spadają. Jest w tej chwili podpięta seryjna wąskopasmowa sonda lambda i sobie działa regulacja w niskich zakresach przepustnicy, no dla komfortu, ekonomii, paliwa i tak dalej. Generalnie pomysł jest taki, żeby od strzału to jeździło normalnie, komfortowo i było gotowe nastrojenie. W sumie pojedziemy teraz tutaj prosto i tu będziemy mieć taką prostą. To będzie można pociągnąć do odcinki, nie? Tak, jedź do spokojnie. Dobra. O i zobaczymy też ten launch control. Podamy go w tamtą stronę. Prowadź. Prawa wolna. Popatrzymy, nie? Teraz na spokojnie. Co tam? Mówię, te obroty teraz sobie popatrzymy na spokojnie. No jak chcesz launch control, to musisz się zatrzymać. No bo, aha, no okej, okay, że tak. Mamy czas, to dobra. Nic nie jedzie. Launch control powinien być ustawiony na 4500. No to okay. Sprzęgło i gaz do podłogi. Paliwo jest raczej przelane, no ale pewności nigdy nie ma, no więc na mapie startowej proponuję ostrożnie i raczej po prostu grzecznie jedziemy do stroiciela. Jesteśmy już po pierwszych jazdach, jakimś takim pierwszej drobnej korekcji paliwa, nie wiem, są może jakieś pierwsze wrażenia? No fajnie. Fajnie wszystko działa, to jest najważniejsze. No ten launch control całkiem fajnie to śmiga. Jest okej. Zajebiście. Czyli możemy powiedzieć, że operacja się udała. Tak jest.